Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony KL Wyśliwień. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych, oczywiście KL-a. Dzisiaj oczywiście będziemy się zabierać właśnie za grudnika, za tak zwane rozmnażanie tego grudnika. Czyli po prostu będziemy robić sadzonki w takich doniczkach. Dwóch to jest oczywiście jedna i tu jest oczywiście druga. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście tutaj właśnie widzę, że nawóz po tym całym poprzednim filmiku, dlaczego oczywiście grudnik nie kwit. Zobaczcie, co się ogólnie teraz dzieje z grudnikiem. Zaczynam po prostu puszczać pąki, ale u niektórych niestety jeszcze nie. Dlatego robimy coś takiego. Momencik, bo tu muszę dobrze złapać. O, teraz, dobrze. Teraz tu z tej strony, tam gdzie nie kwitnie, po prostu urywamy te nasze sadzonki. Tu z tej strony chyba też będzie trzeba urwać. Tak jest, dobra. Tu kwitnie. Tu coś puszcza, ale nie wiem jeszcze. No dobra, zobaczymy. Sprawdzę. Nie, słabo coś idzie. Dobra, to urwiemy. I mamy już urwane. Tutaj z tej strony też. Okej. I tu z tej strony też. Tu oczywiście mamy z grubsza ten. Tutaj z tego tu nic nie robimy. Tu zobaczmy z tej strony. Tu możemy obciąć. Myślę, że tak. Oczywiście tutaj tak obrywamy do końca. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu widzę, że jest marnie. Okej. Dobra, chyba tak by mogło być. Okej, jest dobrze. Jest dobrze. Myślę, że będzie. Tu oczywiście jeszcze jedno. I mamy praktycznie grudnik. Mamy oczywiście gotowy. Możemy sobie go przestawić. Tylko go przestawię i zaraz po prostu wracam. Oczywiście mamy tutaj dwie doniczki, jedna taka. No i tu mamy nasze gałązki grudnika, których oczywiście będziemy zaraz sadzić do tych doniczek. Zobaczymy, czy coś się ukorzeni, czy nie. Zobaczymy, może niektóre nie. I tu mam oczywiście przygotowaną ziemię. Troszkę tej ziemi dam. Tu z tej strony. Dobra. Oczywiście materiał będzie się nazywał rozmnażanie grudnika. Także zapraszam na kanał. Okej. Jedną doniczkę mamy. Teraz tak. Tu oczywiście będę musiał użyć ukorzeniacza. Ukorzeniacza, przepraszam za wyrażenie. Ukorzeniacza tak zwanego Klonex. Klonex, taki co mniej więcej było. Wybieramy sobie gałązkę z tej strony, z tej strony, z tej strony i mniej więcej pstrykamy. Aha, zapomniałem, że zablokowałem. Teraz mogę pstryknąć. Zobaczcie. No co jest? Nie zablokowałem. Momencik, teraz. O, teraz. Teraz działa. I po prostu pstrykam, wkładam do ziemi, powiedzmy na tyle, przykrywam troszkę ziemią i czekamy, aż ukorzeni się. Na razie jeszcze nie podlewam, na razie. I tak praktycznie cała ta operacja tak będzie mniej więcej wyglądać. To oczywiście druga taka odnóżka. Znowu pryskam. Troszkę to maczę. I mamy drugie. Teraz oczywiście przechodzę do ziemi. Oczywiście to jest ziemia inna, bo niestety nie miałem innej pod ręką. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi
Grudnika. Może starczy jeszcze na jedną doniczkę. Zobaczę. Najwyżej się przejdę po kolejną. Chyba starczy. Chyba powinno starczyć. Dobra. Okej. Dobrze. Teraz tak. Tu wybieramy oczywiście te największe sadzoneczki. To są te najmniejsze, to pójdą do większego. Tu mamy raz, dwa, trzy. Tu jest taki. Taki. To znaczy nie ten, ten. Ten i ten. I ten. Ten nie. Dobrze. W takim razie tak. Pryskamy. Od razu mówię, że to jest ukorzeniacz, żeby tu praktycznie nikt nie mówił, że coś tu robię nie tak, czy coś. Po prostu to jest ukorzeniacz. Właśnie to jest problem, bo tu oczywiście nie ma. Damy tego kloneksu. Wsadzimy je powiedzmy tu z tej strony. Troszkę ziemią. No i kolejne. Oczywiście przepraszam najmocniej za ten bajzel, ale no niestety to jest tak zwane, jak to się mówi, ogrodniczy bajzel, inaczej mówiąc. Przepraszam najmocniej, ale no, okej, dobra, to już tam nieważne. Dobrze, no i w takim razie już tak na sam koniec taki mały pypeczek. Mały ostatni, te już się chyba nie będą nadawać. Nie wiem, może tak, może nie. Nie wiem, tu spróbuję jeszcze ukorzenić dwa, a resztę zobaczę, czy się da zrobić, czy nie. Okej, jest. Troszkę ziemią. I tu damy ten. Oczywiście polecam wam ten kloneks, bo dzięki temu ukorzeniaczowi, kloneksowi, to udało mi się ukorzenić gałązkę kupną z winogron kupnych z marketu. I o dziwo udało się. Wyszły korzenie i byłem w szoku wręcz. Także tak to się prezentują te sadzonki grudnika. Także tutaj proszę zobaczyć, zerknąć. Możemy oczywiście coś tu dołożyć i tak dalej. Nie widzę problemu. No możemy dołożyć. No dobrze, no to dołożymy, a ta już możemy wywalić. Troszkę tamten było. Okej. No i ostatnie. Taki wpłynie ukorzeniacz. Wpłynie. No i zobaczcie, że jest warto. Oczywiście potem posprzątam. Tak się prezentuje ten ukorzeniacz. To jest oczywiście Klonex. Ja go najbardziej polecam z tych. Ojeny, przepraszam. Teraz zablokowany. Tak to się mniej więcej prezentuje. Jeżeli chodzi oczywiście o Klonex. Tu oczywiście ziemia. Troszeczkę porozlewałem, ale to nic. Przez ten ukorzeniacz będę musiał oczywiście posprzątać po sobie. No niestety. No tak to już bywa, że ukorzenianie tego. Właśnie jak to się mówi, grudnika, rozmnażanie i ukorzenianie to jest troszeczkę trudne, ale myślę, że damy radę. No, także czekamy, zobaczymy, czy się ukorzeni, czy nie. Jeśli nie, to trudno, a jak się ukorzeni, to na pewno będzie relacja. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał. Zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście porady ogrodniczy, ale oczywiście na YouTube. Również zapraszam na Instagrama, porady ogrodniczy Kaela.
i na TikToka również porady ogrodnicze KL-a. Zostawcie oczywiście subskrypcję, łapkę w górę, obserwacje na Instagramie i obserwacje na TikToku. Także to by było na tyle, a my się widzimy w kolejnych materiałach ogrodniczych. Myślę, że jutro chyba jeszcze. Tak, myślę, że jutro. A potem jeszcze będzie taki osobny materiał. To już będę oczywiście nie z telefonu, tylko na komputerze, że po prostu będę miał 2 tygodnie urlopu, więc na razie mnie nie będzie. Ale myślę, że z tego wyjazdu będzie jakaś relacja, czy będzie jakiś tam film pokazowy. Zobaczymy. Także dziękuję wam za uwagę i na razie, i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia.